Powiem wam teraz, jak ja spotkałem Boga w swoim życiu. Wiecie co, tak jak Artur powiedział, to jest dziwny Bóg. I naprawdę jedno z jego imion to dziwny Bóg. Ja byłem dobrym człowiekiem. To nie jest tak, że ja byłem jakimś złym człowiekiem w swoim życiu i no, potrzebowałem wielkich zmian w swoim życiu, nie potrzebowałem zmian. Tak mi się przynajmniej wydawało. Ja miałem się dobrze, ale wiecie co? Dzisiaj to rozumiem, jakie się miałem. Ja miałem się bardzo źle tak naprawdę w swoim wnętrzu, bo wiecie co? Tak jak znacie mnie i to, co głoszę na ewangelizacjach, że ja nie zabiłem człowieka, ale wiecie co? Ostatnio dotarło do mnie, że tak, ja zabiłam ludzi. Wiecie co? Ja byłem mordercą. I właśnie chciałem wam przeczytać, co mówi Słowo Boże i do czego, kim ja byłem. I Słowo Boże mówi tak, a ponieważ nie uważali za wskazaną uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zamysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Wiecie co, tym wszystkim ja byłem. Tym wszystkim ja byłem. W sercu swoim. Niczego złego nie zrobiłem. Może coś ukradłem, nie pamiętam. Nie zabiłem nikogo. Ale zrobiłem wszystko, co Bóg powiedział. Dlaczego? Dlatego, że nie uznałem za skazane uwielbić Boga. Ja Boga nie szukałem. On mi był tak naprawdę w moim życiu do niczego niepotrzebny. Dlaczego? Bo miałem się dobrze. Ale tak naprawdę z roku na rok w pewien sposób cały ten świat zaczął bardzo mocno wpływać na mnie. Ja całe życie się bałem. Czy ten lęk na początku był taki normalny, bo to jest normalnie bać się czegoś, normalnie czegoś się obawiać jest okej, okay. Ale wiecie co? Te rzeczy się napiętrzają. To nie jest tak. Derek Prince powiedział, że to jest równia pochyła. Jak nie uwielbiasz Boga, to jest równia pochyła i tak spadasz. Ja tak spadałem. Ja poszedłem na studia, ale wiecie co? Na studiach to był dla mnie trudny czas tak naprawdę. Lubiłem to, co robiłem, ale każdy egzamin to był dla mnie stres. Wszelkie niepowodzenia pogłębiały ten stres, pogłębiały lęk, że następnym razem coś się złego wydarzy. I ja tak sobie żyłem. Tak sobie żyłem, że każda nowa rzecz powodowała we mnie takie stany lękowe. Ja je projektowałem. Ja byłem projektantem tych stanów lękowych. Ja nawet zanim się wydarzyło cokolwiek, to ja po prostu to już wiedziałem, że tak będzie. No i Słowo, że mówi, że przychodzi do bezbożnego to, czego się obawią. I tak się wydarzało. Ja sobie to wymyśliłem i tak się wydarzyło. Do momentu tak naprawdę, kiedy nie spotkałem Boga w swoim życiu, to była cały czas równia pochyła. Więcej sobie wymyślałem, więcej się wydarzało. I wiecie co? Pożeniłem się. To nie jest czas, żeby jakby całą historię przytoczyć, bo rozdając to spotkanie. Ale generalnie to też zrobiłem w lękach. To nie jest tak, że poznajesz, ja nie poznałem miłość swojego życia. To była tak miłość zaburzona, jakim byłem ja zaburzony. Więc ja spotkałem dziewczynę, która odzwierciedlała mnie. No, na szczęście w całej swojej przytomności ukróciłem to w tym momencie, ale zajęło mi to 4 lata. Także okradłem sam siebie z 4 lat. I wiecie co? Ponieważ bałem się, nie wiedziałem co z tym faktem zrobić, ja uciekłem do Kanady. Ja po prostu nie wytrzymałem napięcia. Uciekłem, wyjechałem, chciałem mieć po prostu wszystkiego, jakby wszystko poza sobą i tak sobie uciekłem. I tam w Kanadzie też poznałem przez internet swoją żonę. Też z lęków stwierdziłem, że wrócę. Że spróbuję, bo no a nuż minę coś, nie? I wróciłem. I tak się, jak wróciłem, to wróciłem do kolejnych projekcji lękowych, dlatego że jak wróciłem, no to się okazuje, że tak, faktycznie wszystko pięknie, ale trzeba pójść do pracy, trzeba zacząć normalnie funkcjonować. I wiecie co, ponieważ moi rodzice byli dobrymi ludźmi, ale moi rodzice nie nauczyli mnie pewnych rzeczy. Ja byłem wspaniałym pracownikiem, dalej jestem, ale oni nauczyli mnie pracować, a nigdy szukać pracy. Oni nigdy nie postawili mnie w konfrontacji z czymś. Oni nigdy nie postawili mnie w konfrontacji z lękiem. Ja się zawsze tego bałem, bo nigdy tego nie skonfrontowałem. Nigdy w to nie uderzyłem. I wiecie co, ja nie potrafiłem znaleźć sobie roboty. Wszystkie prace tak naprawdę, które miałem w swoim życiu, to znalazła mi moja żona. Wiecie co, ja nawet jak założyłem firmę, to nie potrafiłem wyjąć telefonu i zadzwonić po towar, nie? Bo ja się wstydziłem.
Ja stwierdziłem, tak miałem narąbane po prostu w głowie i to była równia pochyła. To, ten stan się po prostu tak naprawdę pogłębiał. To nie było coś takiego, że to jest jedna rzecz. To wchodziło na wszystkie dziedziny mojego życia. Potem zacząłem się bać, że dzieci będą chorowały i tak dalej. Nie? I wiecie co? Ja pracowałem z Arturem w tym samym sklepie. Ale wiecie co? Ja nigdy z nim nie miałem relacji. Ja wiedziałem, że ten człowiek coś tam przeżył w swoim życiu, ale nawet śmieliśmy się z tego i ludzie się śmieli, po prostu oni nie rozumieli, co się w życiu tego człowieka wydarzyło, tym dlaczego, bo nie mieli z nim relacji, po prostu nikt go nie znał, każdy znał jego przeszłość i wiecie co, no, taka ksywa była, że on jest święty, nie? Jakoś wtedy, jak w tej pracy pracowałem, to mnie nigdy to nie zafrapowało, co to jest ten święty, nie? Przychodzili jacyś tam ludzie, on robił jakieś tam dziwne rzeczy, ale mnie to nie interesowało. I wiecie co, jakoś tak się wydarzyło, że stwierdziłem, że pomimo swoich lęków, to ja coś polepszę w swoim życiu, nie? Że jakiś tam standard sobie podniosę i stwierdziłem, że zmienię pracę na coś lepszego. Zostałem przedstawicielem handlowym, więc ja strzeliłem sobie już w obydwa kolana. Zrobiłem więcej, ale kosztowało mnie to naprawdę, wierzcie mi, kurczę, całe moje życie. Dlatego, że kiedyś ktoś powiedział na studiach, że mam twarz ankietera, więc jakoś swoją twarzą byłem w stanie sprzedawać rzeczy. Ale to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że ja pracowałem 2 godziny, wyjeżdżałem po prostu w teren, pracowałem 2 godziny i docierałem do ludzi, nie? Ale pozostałe 6 godzin, a pracowałem 8 godzin i ja po prostu cierpiałem. Ja musiałem się zatrzymać w lesie, bardzo często po prostu tam zwymiotowałem, albo chodziłem sobie na grzyby, nie? Po prostu, no musiałem to jakoś odreagować, nie? A ponieważ miałem GPS-a, to bardzo szybko musiałem się przemieszczać, więc to nie było tak, że w jednym miejscu mogłem sobie utknąć na całym się. I no, ja sobie tak funkcjonowałem. Niestety było to dla mnie, moje życie było w ten sposób obrzydliwe. No bo ileż można tak cierpieć, nie? I ja się do pewnych rzeczy przyzwyczaiłem, czyli przyzwyczaiłem się do takiego cierpienia, do takiego funkcjonowania, że się denerwuję, że nie sprawia mi to przyjemności. Ale też nauczyłem się być trochę bardziej odważny. Ale wiecie co? Pewnych rzeczy można się nauczyć, a te rzeczy wewnętrzne się nie zmieniają. Ja zepchnąłem taki lęk, takie funkcjonowanie do swojego gdzieś tam wnętrza, byłem może bardziej odważny, ale nic się nie zmieniło, naprawdę, nic się nie zmieniło. I ja, ponieważ Bóg jest przewrotny w pewien sposób, bo ja byłem przewrotny tak naprawdę, to jest dziwny Bóg, naprawdę. I wiecie co, zdarzyła się taka historia, że ja wróciłem z powrotem do tej pracy, w której pracował Artur. Dlaczego? Dlatego, że Bóg spowodował, że mój były szef zadzwonił do mnie i zapytał się, czy chcę wrócić do niego. To jest człowiek, który zależy na pieniądze i wiedział, że ja, ponieważ sprzedaję, robię mu kręcił robotę, więc chciał mnie przyciągnąć do mnie. I znaczy do niego, nie? I ja tam wróciłem. Ja wróciłem na lepsze stanowisko. Tak mi się wydawało, że jest dobrze, nie? I tam też z Arturem nie rozmawiałem. No, ten człowiek nie wydawał mi się ciekawy. Rozumiecie, ludzie są ciekawi. Jakoś coś w świecie prowadzi jakieś ciekawe rozmowy, nie? Po niczym tak naprawdę, nie? Ale to są ciekawe rozmowy. Ja nie miałem potrzeby z nim rozmawiać. No o czym? O świętości. No weź, o Bogu, którego ja nie szukałem. No, to nie było pociągające. Ale wiecie co? Któregoś dnia tak wpadła mi myśl do głowy, że pójdę do niego i na przykład zapytam się, co on myśli o ufolutkach. No i tak jak mówiłem, i to jest dowód, że to jest dziwny Bóg, wiecie, bo ten człowiek, mówiono o nim, że to jest święty człowiek, co on ma wspólnego z ufolutkami? No teoretycznie nic, ale jak ja zacząłem z nim rozmawiać, to zaczął mi składać mój świat duchowy do kupy. Ja może Boga nie szukałem Go, ale miałem naprawdę wiedzę na temat świata duchowego. Ja wiedziałem, że są różne rzeczy, że ludzie wstają z martwych. Ja wiedziałem, że ludzie widzą różne rzeczy. Widziałem, że ludzie widzą anioły i tak dalej. Ja byłem tego świadomy. Ale ta moja wiedza tak naprawdę to był jeden wielki chaos. I dopiero wtedy rozmawiałem z Arturem, jakby on nigdy mi nie głosił jakichś takich głodnych kawałków. To nie było tak, że on mnie gdzieś tam napastował słowy czy coś takiego. On mi złożył świat duchowy do kupy. On powiedział, że nad tym wszystkim, co ja wiem, to jest Bóg. I że on jest mocą sprawcą do tego, żeby się nie zmienić. On nigdy mi nie mówił o tym, że człowiek się zmienia. Nigdy nie użył takiego słowa. Nigdy nie mówił o religijnych takich kawałków. I ja poszedłem za jego mądrością. Wiecie, to była Boża mądrość.
to Bóg mówił do mnie w mądry sposób. Wiecie co, ja nie przyciągnął mnie w ten sposób do Boga. To nie było tak, że ja na przykład od razu, wow, idę za Bogiem. To tak nie było, ale któregoś dnia, po wielu tak naprawdę rozmowach, bo my w naszej pracy mieliśmy coś takiego, że mieliśmy takie 12 godzin pracy, tak zwana pokuta, i nikt nie chciał na te 12 godzin przychodzić do pracy, bo no, było trudno, nie? Mi się tak w głowie porąbało, że dla mnie ten 12 godzin, a akurat miałem też 12 godzin lat, który miał, był to dla mnie najlepszy czas. Naprawdę, to był najlepszy czas spędzony z tym człowiekiem, w ogóle, w moim życiu. Tak naprawdę spotkałem człowieka tak mądrego, jakiego nigdy w życiu nie spotkałem. I teraz dzisiaj rozumiem, że to były rozmowy ja i Bóg. To nie był Artur, to był ja i Bóg, nie? To był dziwny Bóg, bo jest dziwny Bóg, nie? I on w dziwny sposób złożył mnie do kupy. I po tych rozmowach, słuchajcie, w moim życiu wydarzyła się taka historia. Ja któregoś dnia wstałem i poczułem, że w środku jestem martwy. Wiecie, to było bardzo dziwne uczucie. Ja poczułem, że 1/3 mnie jest martwa. Dzisiaj mam to wiedzę, że człowiek jest trójjedyną istotą. Ja wtedy nie wiedziałem. Ja nic nie wiedziałem o Bogu. Ja nic nie wiedziałem o religii, bo mnie nigdy to nie interesowało. Do kościoła chodziłem, bo musiałem, a jak nie musiałem, to strzelałem z haclówki. Także no, generalnie nie interesowały mnie te tematy. Ale wtedy ja wiedziałem, że w środku moim jest coś nie tak. Wiedziałem, że tam jest martwota. I nie wiedziałem, jak to zrobić. Ja wtedy przyszedłem do Artura i mu powiedziałem, że czy ja mam się ochrzcić? On nigdy o chrzcie nie mówił. Nigdy mi nie mówił o takich rzeczach, że człowiek coś powinien zrobić, że człowiek powinien wyznać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem i tak dalej. On mi o tym nie mówił. On mi mówił, że wskrzesza z martwych, on mi mówił, że uzdrawia i tak dalej, że Bóg to robi, nie? Ale on mnie nie zachęcał do tego Boga. On mi wcale nie zachęcał do tego Boga. Tak jak mówię, to dziwny Bóg. On wcale się nie reklamował, halo, uznaj mnie swoim Panem i Zbawicielem. To nie tak. Duch Święty wtedy mnie przekonał o tym, że w środku moim jest coś nie halo. Ja nie wiedziałem, co to jest. Wtedy powiedziałem, czy ja mam się ochrzcić. Artur się zapytał, ale czemu chcesz to zrobić? Ja w sumie na początku przez ułamek sekundy nie wiedziałem, ale wiedziałem, że muszę się ochrzcić, bo nie pójdę dalej. Że dotarłem do kresu tak naprawdę swojego funkcjonowania. Kres. Że nic się więcej w moim życiu nie wydarzy. Ani nie będę lepszym człowiekiem, będę gorszy. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg powiedział już w liście do Rzymian. Ci ludzie się staczają. Ja bym się staczał. Wiecie co? Moje lęki powodowały to i tak naprawdę my z żoną robiliśmy różne głupot, wzięliśmy sobie kredyty i wiecie co? To były bardzo potworne napięcia w naszym małżeństwie. To były takie napięcia, że nie stać było nas po prostu na nic tak naprawdę, żeby wyjść gdzieś do sklepu i tak dalej, czy do restauracji. I my się często po prostu kłóciliśmy, niekoniecznie o to, ale się kłóciliśmy. I ponieważ ja jestem z natury osobą taka, która się prędzej wycofa, co świadczyło o tym, że uciekłem do Kanady, nie? Więc ja się wycofywałem w relacjach z nią, ja jej po prostu ustępowałem. I ona była bardziej odważną osobą, ale wiecie co? Każdy człowiek nie zniesie pewnego napięcia. Ja przed swoim nawróceniem, przed spotkaniem tak naprawdę z Bogiem, zrobiłem coś, czego wiedziałem, że nigdy nie zrobię. Całe życie, jak miałem wtedy po prostu swoje lata, wiedziałem, że nigdy nie uderzę kobiety. I wiecie co? Wtedy zdarzyła się taka historia, że po prostu nie wyrobiłem ciśnienia, po prostu nie wyrobiłem napięcia. Te nasze kłótnie po prostu dotknęły mnie tak, że ja już nie wyrobiłem. Ja uderzyłem, ona padła na ziemię i wiecie co? Widziały to też moje dzieci, nie? Ja siebie nie poznałem. Ja wiedziałem w ułamku sekundy, że przekroczyłem granicę, której nigdy bym nie przekroczył. To wtedy, wiecie, dochodzicie do poziomu czegoś, co jest wam w pewien sposób obce. Dla mnie było obce to, co zrobiłem. I wiedziałem, że coś w moim życiu jest już nie tak. I niedługo z pomocą przyszedł mi Bóg. Ja potrzebowałem czegoś, bo stało się w życiu moim coś, czego ja już nie skontrolowałem. Wiecie co, bardzo prosto można powiedzieć, że morderca to zły człowiek. Nie, ja byłem dobrym człowiekiem, a mogłem stać się mordercą. Wiecie, to jest trudna rzecz tak naprawdę. Ale Bóg przychodzi zawsze z ratunkiem i On przyszedł mi z ratunkiem. Wiecie co, ja wtedy dostałem, Artur mnie wtedy zaprosił na, żebym przyszedł po prostu na spotkanie, żebym zobaczył, jak oni funkcjonują. Ja przyszedłem.
Wiecie co, pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, ja wiedziałam o różnych rzeczach, ale pierwsza rzecz, która mnie uderzyła wtedy, od razu opresja. I stwierdziłem, że kurczę, to jest banda świrów. Bo nie widziałam nigdy czegoś takiego. Ale z automatu przyszedł drugi głos. Nigdy nie spotkałem ludzi, którzy tak wielbią głowę. Nigdy. Wiecie co, zacząłem wchodzić w inne miejsce swojego życia. Zacząłem widzieć rzeczy, które są już nie takie, których ja już w swoim życiu nie chcę. I ja zapragnąłem zmienić swojego życia, za swoje życie. I Artur mi mówił dużo o Bogu, ale ja się z tym nie zgadzałem. Ja stwierdziłem, że 30 lat żyjąc, mam jakąś wiedzę na temat Boga, że Bóg coś robi, a ten człowiek mówi mi o Bogu w inny sposób. I ja stwierdziłem wtedy, ponieważ mój umysł jest trochę akademicki, ja stwierdziłem, że ktoś tu kłamie. Gdzieś jest błąd. Albo błędem jestem ja, albo błędem jest Bóg. I wiecie co? Ja zacząłem szukać. Ja wtedy zawołałem do Boga: Boże, ja chcę Cię poznać. Ja chcę wiedzieć, jaki Ty jesteś naprawdę. Ja nie chcę wiedzieć... Ja podważam wszystko to, co wiem do tej pory. Wszystko to, co słyszałem. Wszystko. Łącznie to, co mówił Artur i to, co ja wiem. Ja to podważam. I wiecie co? Ja zacząłem szukać, otworzyłem wtedy Biblię po raz pierwszy, zacząłem szukać wyjaśnienia. I wiecie co? Artur mi mówił: łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków. Mówił mi takie rzeczy. A ja wiedziałem, że trzeba być w tym świecie dobrym człowiekiem, jakim byłem. I wiecie co? Nie znalazłem nic takiego, żeby być dobrym człowiekiem. Naprawdę. Ale łaskę znalazłem, że człowiek nie musi na nic zasłużyć, że jak jej przyjdzie nagi do Boga, to on go zaakceptuje. I tam znalazłem, że łaską mogę być zbawiony. I wiecie co? Zrobiło mi się lżej. Zrobiło mi się lżej, że doszedłem do miejsca, które mnie zaczyna ratować. Ale w całkiem inny sposób niż mi się wydawało, bo ten Bóg, on nie chciał, żeby mnie naprawić. Naprawdę to jest dziwny Bóg. On nie chce naprawić nikogo. On chce, żeby człowiek stał się inny. Wtedy, jak ja podjąłem decyzję, że zacząłem do nich przychodzić na grupy, to podjąłem decyzję, że chcę żyć z takimi ześwirowanymi ludźmi. Ja nie nawróciłem się jeszcze wtedy. Ja nie uznałem go swoim Panem Zbawicielem, ale chciałem z nim być. Naprawdę, ta rzeczywistość, którą oni tam prezentowali, to była inna rzeczywistość. Tam się przychodziło i wiecie co? Tam się siedziało jak w kokonie. Naprawdę, był kokon. Ja nie mogłem tego nazywać, że był Bóg, bo o Bogu nic nie mogłem powiedzieć, bo nikogo nie znałem. Ale tam byli oni i była cała reszta. I ja tam chciałem być. I wiecie co? Ja wtedy podjąłem decyzję, że ja się ochrzczę. To jak wam powiedziałem, dlaczego mam się ochrzcić, bo nie pójdę dalej. I Artur się pytał, no to kiedy? Ja powiedziałem, jak najszybciej. I ja na to napierałem. Naprawdę to było mi potrzebne, wiecie co, to jak ta tabletka w Matrixie. Ja kurczę, ja nie wiem, chyba bym pogryzł mu drzwi, gdyby się to nie wydarzyło. Naprawdę ja nie mogłem czekać na żadne inne rzeczy. Musiałem się ochrzcić. I wiecie co, wtedy po chrzcie, ponieważ też jakby dużo słyszałem o Bogu, jaki Bóg jest wspaniały, myślałem, że jak się ochrzczę, to będzie jakiś wow, nie? Ochrzciłem się, nie ma wow. Mówię, dobra, ale ufam, że jest okej, nie? Następnego dnia widziałem, że w pewien sposób nie, już nie ma, jest coś innego. I ja następnego dnia zacząłem mówić innymi językami. Ale miałem tą świadomość, pierwszy raz w życiu, to była najważniejsza dla mnie rzecz, że idę do nieba. Nie byłem świadomy niczego do tej pory w swoim życiu, jak tego, że idę do nieba. Ja to porównywałem, wiecie co, do jednej z ważniejszych rzeczy w moim życiu, czyli narodzin mojej córki. Ja byłem przy tych narodzinach, odbierałem ją, jako pierwszy na rękach miałem. I wiecie co, mogłem podać wątpliwość, że to moja córka, że oni mi dali tą córkę. Mogłem to podać wątpliwość, a nie to, że idę do nieba. Mogłem naprawdę zaprzeczyć, że to jest moje dziecko, że to się nie wydarzyło, że nie miałem jej na rękach, ale nie to, że idę do nieba. I powiem wam, to się nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Ta rzecz nabiera na sile. To nie jest tak, ja, tak jak wam mówię, ja byłem zaburzonym człowiekiem, ale pewnych rzeczy, jak Bóg przychodzi, nie ma bata, żeby to zostało wykradzione. Nie ma możliwości, żeby nie być pewnym zbawienia. Nie ma możliwości. Jeśli masz spotkanie z żywym Bogiem, jeśli ten duch, masz spotkanie z tym Bożym Duchem,
nie ma możliwości, żeby ten człowiek pozostał taki sam. Ja nie byłem taki sam. Wiecie co? Ja wtedy musiałem rozwalić warownię, która powstała po tym, co zrobiłem mojej żonie. Wiecie co? Ja się tego nie wstydziłem. Ale... Bo wiecie co? Bo to nie była kwestia wstydu. To nie był wstyd, ale kwestia jest tego, że zrobiłem coś, czego nie powinienem. I ja któregoś dnia obudziłem się i stwierdziłem, że to nie byłem ja. Wiecie co? Trudno rozmawiać z żoną, która nie poznała jeszcze Jezusa i ona mi przypominała mi co jakiś czas. A powiedziałem, to nie byłem ja. To nie ja. To nie ja ją uderzyłem. To nie ja się bałem. I ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie mam z tym Tadeuszem, który 30 lat wtedy funkcjonował, bo w wieku 30 lat się nawróciłem, miałem spotkanie z Bogiem. Ja nie mam z tym człowiekiem nic wspólnego. To nawet nie człowiek, to bydle. Amen. Naprawdę, to bydle. Nie wierzę w to, że tak naprawdę można być dobrym człowiekiem. Bez Boga. Nie mam możliwości. Dlaczego? Dlatego, że to jest równia pochyła. Może ktoś jest dobry, będzie dawał datki na kościół, na biedne dzieci i tak dalej, i nie wiem, będzie kochał swoją żonę, męża i tak dalej. Ale wiecie co? W sercu będzie robił to, co tu jest napisane. Będzie potwarcą, mordercą i tak dalej. Gdybym inaczej trafił pięścią moją żonę, bym ją zabił. I co bym powiedział? Nie chciałem. Taki byłem. Ale wiecie co? Dzięki Bogu, ponieważ jest to Bóg dziwny, On chce pozyskać każdego człowieka. Nie pozyskał dziwną rzeczą, bo byłem dziwnym człowiekiem. I On dziwnie postępuje. Wiecie co? Ja dzisiaj, jak wstałem, to Bóg do mnie powiedział, uwierz się ładnie. Moja marynarka niestety nie wytrzymała napięcia, więc jestem w stresie. Ale wiecie co? Ja już wiedziałem, że dzisiaj będę składał świadectwo. Ale powiem wam, dlaczego jest ten Bóg dziwny. Dlatego, że zeszłym razem myślałem, że też będę to ja. We mnie wszystko drgało. Ja chodziłem po prostu i myślałem, że to będę ja. Ale ja to sobie wymyśliłem. Dzisiejszego dnia ja sobie nie wymyśliłem. Nawet nie zależało mi na tym. Ale Bóg do mnie powiedział, ubierz się ładnie. Amen. Ja powiedziałem, jestem. Nie wyszło do końca, jak bym chciał. Ale wiedziałem, że to zrobię. Dziękuję Bogu za to, że On mnie nie zmienił. Naprawdę, On mnie nie zmienił. Ja nie mam z tym człowiekiem, który żył 4,5 roku temu, nic wspólnego. Amen. Nic, a nic. Dzisiaj jest inna historia, to jest inne życie. Wiecie, to jest wspaniała przygoda tak naprawdę uczyć się tego, co powinniśmy wszyscy się nauczyć. Wiecie co, Chrystus się uczył tak naprawdę tego, Jezus się uczył bycia Chrystusem. Amen. On się tego uczył i ja się uczę bycia Chrystusem. Amen. Ja nie pójdę na krzyż, wiecie, nie pójdę, bo to już się raz wykonało, raz na wieki. Ale ja chcę mieć ten umysł Chrystusowy i ja wiem, jak ten mój Bóg mnie zmienia. Naprawdę, zmienia mnie i ja tego chcę. Czasami to trzeszczy, czasami to boli, ale ja nie chcę inaczej. Naprawdę, nie chcę inaczej. Dziękuję Bogu za ludzi, których pokochałem z całego serca. Za Agatę, za Artura, to jest dla mnie, powiem wam tak, jak ja to odczuwam, bo dzisiaj mogę powiedzieć, że odczuwam, bo reszta, co było wcześniej, jest nieistotne. Ja dzisiaj, dla mnie to są ludzie bardziej niż moja matka, mój ojciec, moi po prostu bracia, naprawdę. I jestem w stanie odrzucić wszystko. Nie odrzucę tylko Boga, bo On mnie tak bardzo kocha. I nie odrzucę tych ludzi, nigdy w życiu. Nie zrobię tego. To są wspaniali ludzie, wspaniali. Bo wspaniały jest Bóg. Jak ktoś się poda, żeby Bóg go zmienił, zostanie wspaniałym człowiekiem. Dziękuję Bogu po prostu za to, kim dzisiaj jestem. Dzisiaj siedzę w okręgach niebieskich. Dzisiaj Bóg postawił mnie na świeczniku, a ja nigdy nie byłem na świeczniku. Ja zawsze się chowałem po krzakach. Zawsze byłem człowiekiem, który się wycofywał, który gdzieś tam coś robił, ale ja już tak nie chcę żyć i nie będę żył. Nie będę żył. Amen. Amen. Przyjaciele. Ważna rzecz. Różni ludzie, różne mają przeżycia z Bogiem. To jest przeżycie, które miał Tadek. Co jest ważne w tym wszystkim? Żebyśmy zrozumieli, że Bóg do każdego człowieka chce dojść, chce dotrzeć. I nie ma schematu.
tutaj padła taka jedna bardzo ważna kwestia wśród tego, co mi Tadek, że mówi, on zaczął szukać, on zaczął szukać, zaczął chcieć, zaczął szukać. Kto szuka, ten znajduje. Nie ma takiej opcji, żeby było inaczej.